dzisiaj mówić o tym, jaki wpływ na rynki finansowe będzie mieć Internet of Things. I się zastanawiałam, jak mam zatytułować prezentację. I tak sobie myślę, Internet of Things, Internet of Finance, bez sensu. Więc wyszło mi, że Internet of Information jest najlepszym tytułem, dlatego że finanse to dzisiaj informacje o wartości. A w ogóle kim jestem? Bo już Wita zrobiła intro. Ja tylko może powiem, że zajmuję się internetem w zasadzie online, jestem od 18 lat, więc można powiedzieć, że jestem dorosła internetowo. Od 15 lat pracuję z nowymi technologiami, zajmuję się ryzykiem technologicznym. Pracowałam i u operatora telekomunikacyjnego, imprezę z technologią zaczynałam w Wholesale IP Connectivity. Później pracowałam u dostawcy aplikacji na rynku telekomunikacyjnym. Pisaliśmy aplikacje na duże i małe urządzenia. Między innymi pamiętam taką technologię przejściową, która się nazywa WAP. Pewnie niewiele osób pamięta, że takie coś było. Później przez 8 lat byłam doradcą strategicznym w firmie, która się koncentruje wyłącznie na technologiach. I kilka lat spędziłam w online media, więc można powiedzieć, że przeszłam od samego dołu, od warstwy fizycznej, przez warstwę logiczną, aplikacyjną, aż do kontentowej, więc trochę o tym internecie wiem. Będę dzisiaj mówić o Internet of Things w kontekście finansów i tego się nie da zrobić bez wspomnieć o blockchainie. No i będę musiała to zrobić, aż wiem, że nie, spotyka się to z różnymi reakcjami. Ja wiem, że dzisiaj już była o tym mowa, więc moja prezentacja blockchainowa będzie trochę komiksowa, ponieważ jest piątek. Nie chciałabym wszystkich już dziś zmęczonych uśpić już totalnie do końca. Więc będę tak trochę komiksowo mówić o tym. Przede wszystkim, co to jest ten blockchain? Czy już ktoś się tłumaczył? Wszyscy wiedzą. To jest po prostu pieniądze w komputerze. Zabezpieczony rejestr transakcji. Myślę, że to, co najważniejsze można o nim powiedzieć, to że jest to TCP/IP drugiej generacji, czyli w zasadzie protokół internetu przyszłości. Szybka adopcja przez duże banki, bo w 2014 UBS szwajcarski stworzył sobie laba, który właśnie bada wyłącznie blockchain. Teraz w sierpniu tego roku chyba 9 największych światowych banków stwierdziło, że sobie przygotuje swój własny blockchain. Ja zaraz będę mówiła o tym, jak się określa prywatne i publiczne te łańcuchy transakcyjne, tu za chwilkę, co o tym sądzę. No i on jest przede wszystkim uniwersalny, w kontekście fintechu może obsłużyć wszystko. On oczywiście może obsłużyć różne inne zobowiązania i zasoby, ale tutaj mówimy głównie o fintechu. No i on może skala oszczędności dla rynków finansowych tylko, to jest nawet 20 miliardów dolarów rocznie. Bardzo mi się podoba ten Dilbert, który mówi o liliowym blockchainie. Raz, dwa, teraz jeszcze lepiej słychać. Więc blockchain nie jest liliowy, a Dilbert zabawny, więc na piątek myślę, że na pewno nie ma on najwięcej RAM-u z wszystkich możliwych łańcuchów transakcyjnych. Sama technologia, no ona jest bardzo, że ona w zasadzie zbuduje nam internet przyszłości, ponieważ jest zdecentralizowana, a internet jest w ogóle z samej idei zdecentralizowany, a to się tylko jakby potęguje razem z implementacjami takich usług jak IFPS, nie wiem, czy Państwo znają, czy choćby Ethereum, to są właśnie takie jakby wersje beta internetu, tak jak on powinien wyglądać. Za każdym razem, jak patrzę na Ethereum, czy to właśnie IPS, to sobie myślę, że tak właśnie miał wyglądać internet, tylko za pierwszym razem nam nie wyszło, więc teraz mamy szansę zrobić to dobrze. Więc tak ja postrzegam te technologie. Dlaczego blok i chain? Ponieważ paczki w łańcuchu i w zasadzie on, taką jego przewagą jest, że on zapobiega potwierdzania wielokrotnym płatnościom za dane dobro. Tutaj obrazek za i przeciw. Oczywiście na zielono są te, które są za, że jest natychmiastowy, zdecentralizowany, nie ma ryzyka, które się wiąże z błędem ludzkim, niższe koszty, lepsza płynność, no i jest to zaufanie. Nie wiem, czy Państwo też zauważyli, że młode generacje bardziej ufają mocy komputerowej niż ludziom. Ja się z nimi zgadzam i blockchain jakby tutaj się wpisuje w ten trend. Jeżeli chodzi o wady czy też ryzyka związane z blockchainem, to są te, które można przewidzieć i takie, których nie. I te, które można przewidzieć, to właśnie jest skalowalność, bo ciągle trwają dyskusje nad wielkością bloku i tak dalej, parametrami, jak skalować blockchain.
Jego unikatowość to, że w zasadzie jest pewnego rodzaju monopolem. Wczesna faza rozwoju, niska adopcja, no te incydenty hakerskie, tak jak sprawdzanie odporności, ataki na odporność blockchaina. I te, które mamy, nie możemy dzisiaj jeszcze przewidzieć, to są związane z bezpieczeństwem i z tym, jak będzie wyglądał cały ekosystem. Reasumując, blockchain, czy to prywatny, bo tak jeszcze może go tytułem, że nie wiem, czy już tutaj ktoś mówił, że blockchain może być prywatny albo publiczny. I te blockchain, te łańcuchy transakcyjne prywatne, to je się określa, że one to są takie trochę lepsze konie, tak, że są, bo to są w zasadzie transfer wartości poprzez VPN, jakiś tam zdecentralizowany SaaS i tak dalej, że to jest taka proteza. I natomiast te publiczne łańcuchy transakcyjne, takie jak właśnie Bitcoin, czy wszelkie inne odmiany, tam Dogecoin, tak, Litecoin, czy jakiś inny Namecoin, to są samochody, tak, czyli nie lepsze konie, a samochody. One oczywiście mają plusy i minusy, te publiczne jednak są po prostu przyszłością. Także to, co te implementacje, które dzisiaj są tych blockchainów prywatnych, to jest taka właśnie proteza. Więc powiedziałam już to, co musiałam o tym blockchainie, ponieważ blockchain spaja dwie moje jakby w tej chwili dwa obszary zainteresowania, czyli Internet of Things i jestem jak najdalsza od... Wierzę w bycie jakby fanem wszystkiego, co się dzieje, ponieważ uważam, że Internet of Things ma wielki sens, ale nie w kontekście konsumenckim, tylko na skalę industrialną, ale to nie o tym dzisiaj. Więc teraz krótko tylko, co jak widzę IoT. Różne definicje są, ale najczęściej mówi się o tym, że jest to sieć unikatowych terminali, które się komunikują po IP z pominięciem protokołu białkowego. Że jest to internet maszyn, bo w pewnym uproszczeniu tak, wszystko z IP, to mnie trochę przeraża, że za chwilę nawet mój toster będzie miał IP, ja na przykład tego nie chcę, nie wiem jak wy, ale ja nie. I składa się on z urządzeń, czujników, chipów, czyli jest to mnóstwo elektroszmelcu, tak, który wyprodukujemy i który zaraz nas zasypie. Wiąże się to także z zdecentralizowanym computingiem, czyli takie bardzo teraz nośne hasło fog computing, czyli spychanie mocy obliczeniowej na brzegi sieci. Moim zdaniem koncept ciekawy, a szczególnie jeżeli mamy mieć tych urządzeń aż tak dużo, zaraz pokażę ile ich będzie, no to gdzieś one muszą te procesy swoje umieścić i one są właśnie na brzegach sieci, na przykład na PC-tach, na komputerach. I bardzo mi się podoba określenie, że IoT jest trzecią falą internetu. Jak to? W latach 90. mieliśmy pierwszą falę i to były desktopy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, można sobie było Full Tower z Protechu kupić albo jakiegoś Optimusa i tamta technologia połączyła miliard ludzi. Następna, druga fala to był computing, czy internet mobilny, który połączył w dobie lat 2000 plus, połączył 2 miliardy ludzi. No i teraz mamy trzecią falę internetu, która się w zasadzie zaczęła w 2010 roku. I oczywiście natykam się na różnego rodzaju forecasty. Ja jestem starym badaczem, więc wiem, że zawsze lepiej być konserwatywnym niż hura optymistycznym, więc ja się skłaniam ku tym bardziej konserwatywnym prognozom. I tutaj uwzględniłam w slajdzie, że będzie to powyżej 20 miliardów rzeczy, chociaż są nawet takie, które mówią o 200 miliardach. Myślę, że aż tak źle nie będzie, no ale będzie tego bardzo dużo. IDC, firma, dla której kiedyś pracowałam, przygotowała taki szkic ekosystemu IoT i on jest niezwykle złożony. W zasadzie jest kilka poziomów rozwiązań industrialnych. Jest bezpieczeństwo, analityka, usługi, storage, ser, no po prostu jest tego mnóstwo. Myślę, że najprościej powiedzieć it's complicated, bardzo, a będzie tylko gorzej. Jakie są wyzwania w IoT samym? No wyzwaniem z jednej strony szansa, z drugiej wyzwanie to, że jest to rynek bardzo rozdrobniony. W 2017, jak przewiduje Gartner, połowę rozwiązań, czyli połączeń produktu i usługi, teraz się mówi to product service, to będą startupowe rozwiązania, which is great, ponieważ sama w świecie startupowym funkcjonuje i wiem, że jak się jednego zrobi, to zaraz się ma ochotę na więcej. Ale to się też wiąże z tym, że ten ekosystem jest rozdrobniony i o ile duzi wendorzy mają pewne zdefiniowane polityki bezpieczeństwa czy też interoperacyjność z innymi, ponieważ są duzi i nie mają wyjścia, o tyle ci mniejsi będą stanowili pewien problem właśnie w bezpieczeństwie danych.
komunikacji ze sobą. No i to, co zawsze najważniejszym według mnie czynnikiem rozwoju tego całego ekosystemu IoT są deweloperzy, moim zdaniem niedoceniane to jest. I oni, ponieważ im ich będzie więcej, im oni będą bardziej zaangażowani w pisanie, produkowanie kodu, no to ten rynek będzie się szybciej rozwijał. Jest taka firma Vision Mobile, która robi bardzo dużo fajnych badań właśnie związanych z rynkiem mobilnym. Lubię ich badania i akurat to mówi o tym, jak będzie przyrastać populacja deweloperów IoT. No i dosyć szybko będzie to rosnąć, znaczy tak byśmy chcieli, żeby rosło, bo wtedy będzie nam się rynek ładnie rozwijał. Natomiast jest też o co walczyć. Też przyjęłam dosyć konserwatywne założenie, bo są też firmy, które projektują jakieś tam olbrzymie tryliardy. Ale co jest ciekawe, że ta szansa to są głównie, jakby główną częścią tortu są usługi. Bo hardware stanowi tylko kilka procent. Myślę, że te usługi deweloperzy, jest o co tutaj walczyć, tak? Jest trochę pieniędzy do zarobienia. Do 2020 roku trylion dolarów, z czego powiedzmy 2/3 to są usługi zarządzane. Teraz o sensorach. I tutaj wzięłam się na warsztat specjalnie fintech, ponieważ o tym dzisiaj jest sesja. Znalazłam badania Deloitte razem z prognozą i z tych badań wynika, że do 2020 roku najważniejszą częścią fintechu, właśnie w IoT, będą ubezpieczenia. No i tak się zastanawiałam, jak to się mogło stać. A tak się mogło stać, że ubezpieczenia to również są powiązane z healthcare'em. I tak wyszło mi, że w internecie rzeczy, czy w tych sensorach, w zasadzie tej działce sensorowej, wszystkie kategorie, one się poniekąd ze sobą splatają, bo w 2020 roku najważniejszą częścią ma być ubezpieczenia. No i tu oczywiście ubezpieczenie na życie, czyli ten cały healthcare i wearables, czyli te urządzenia, które możemy na sobie nosić. Ubezpieczenia majątkowe, które również wiążą się z tym, że mamy kolejne informacje o obiektach, które ubezpieczamy. W ogóle temat ubezpieczeń komunikacyjnych uważam chyba najciekawszy, razem ze zmianą paradygmatu transportu publicznego i autonomicznymi pojazdami. Jak to będzie wyglądało rynek ubezpieczeń, to dzisiaj nie wiadomo, bo jeżeli one mają być bezwypadkowe, no to po co ubezpieczać? Z drugiej strony popyt, jeżeli nie będziemy musieli kupować swoich własnych osobistych samochodów, no to i rynek polis znacznie się, no przynajmniej bardzo mocno się zmieni. Więc to jest w ogóle temat na całą odrębną prezentację, nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić nad tym, ale drugą bardzo istotną częścią w 2020 roku mają być ubezpieczenia komercyjne. No ja tutaj widzę oczywiście te sensory, które pozwalają lepiej monitorować, co się w danym budynku dzieje. No i to ma wpływ na jego wycenę, ale to ma również związek z polisą, którą się później na taki budynek wykupuje. Więc ekosystem ten jest ze sobą bardzo mocno spleciony i w zasadzie się przenika. Również ważną taką częścią są rynki kapitałowe, rynki kapitałowe to jest tylko 21 cagr, czyli rośnie, jeszcze są investment management, to są robo advisors, czyli rynek, który na przykład w Stanach jest całkowicie został wybudowany na niechęci młodych ludzi do Wall Street. Myślę, że też warto mieć oko na to, co tam się dzieje, bo to w końcu przyjdzie, wcześniej czy później przyjdzie do nas. No i taką mam, podsumowując, co z tym IoT, bo tak tu mówię o tych wszystkich rzeczach, ale chodzi mi o to, że IoT, mamy blockchain, który jest zapewnia bezpieczny transfer wartości, czyli informacji o wartości, no i mamy sensory, czyli Internet of Things, co sprawia, że będziemy właściwie zmierzamy w kierunku internetu automatycznego. No i to tak trochę słabo brzmi, jeszcze szczególnie jak weźmiemy pod uwagę ten fintech i co się będzie w nim działo. Jak ja widzę fintech? Fintech to jest system dla mnie, fintech system zarządzania obecnymi i przyszłymi zasobami i wierzytelnościami. Czym jest blockchain? Według mnie to usprawnione zarządzanie tymiż zasobami i wierzytelnościami. No a internet? No internet transmituje informacje i dzisiaj także wartość. Jest właśnie systemem, by zarządzać tymi zasobami i wierzytelnościami poprzez waluty algorytmiczne, czyli te wszystkie publiczne blockchainy, poprzez inteligentne kontrakty, o których mówiłam chyba nawet poprzez rok temu. Możliwe, że mówiłam, a na pewno pisałam na Medium o przyszłości właśnie inteligentne kontrakty. Ethereum, bardzo ciekawa implementacja, jeszcze raz się powtórzę, warto sobie sprawdzić.
No i to, że blockchain pomija pośredników. Trzeba to wszystko przemyśleć. Jakie to ma wszystkie implikacje dla nas na rynkach finansowych? No przede wszystkim bardzo się aktywność VC zwiększyła. Jeżeli chodzi o liczbę dealów, to ona się nie zmieniła. Jest praktycznie płaska. 2013-2014 jest to około 500 umów, które zarejestrowało CB Insights, który jest też świetnym outletem danych, który też polecam. I liczba podpisanych umów się praktycznie nie zmieniła. Natomiast wartość tych startupów, które uzyskały finansowanie od VC, zwiększyła się trzykrotnie. Czyli jeżeli w 2013 VC wydali 3,4 miliarda dolarów na fintechowe startupy, o ten rok później już prawie 10 przy takiej samej liczbie deali. Więc jest to naprawdę skok bardzo duży. Także tu nie można tego zignorować. Jeżeli chodzi o ekosystem fintechowy w Europie, jest on dosyć rozbudowany, wcale nie jest u nas jakoś gorzej niż w Stanach, bo to jest amerykański i to są również infografiki, które przygotowuje CB Insights. Oni mają w ogóle tabele periodyczne do praktycznie każdego segmentu rynku, więc są naprawdę świetni. Więc jeżeli chodzi o fintech, to czym w zasadzie dzisiaj są finanse? Bo teraz przechodzę już do tego, co się będzie działo w przyszłości. Tak jak postrzegam rynki finansowe różnego rodzaju, to jest zarządzanie ryzykiem, czy jakby pobieranie opłat za przejęcie na siebie ryzyka w erze niedoskonałej informacji. I to, na czym zarabia dzisiaj rynek finansowy, to właśnie na przenoszeniu tego ryzyka. Klient płaci za to, że duża instytucja weźmie na siebie to ryzyko. A sensory, czyli ten Internet of Things, o którym przed chwilą, wraz z dodaniem warstwy sensorów sprawia, że nagle ta informacja już nie jest niepełna. I jeżeli mówimy o jakiejś średniookresowej perspektywie, to będziemy żyć, jak mówi Peter Diamandis, permanent information age, czyli dla branży finansowej bardzo trudne zadanie i wcale nie chciałabym dzisiaj być w ich butach. To jest przemyślenie swojego modelu biznesowego, no bo skoro do tej pory zarabialiśmy na przejmowaniu tego ryzyka, które wynikało z niepełnej informacji, a dzisiaj ta informacja jest praktycznie wszechobecna, jest internet jest wszechwiedzący, no to jest poważny problem z tym, co dalej. No i o tym też już mówiłam rok temu chyba. Taki akcent, właściwie automatyczny internet, IoT to automatyzacja internetu. Blockchain to warstwa transmisyjna wartości. I co to wszystko oznacza? Oznacza, że dzięki temu, że mamy ten blockchain, że on się pojawił, możemy dziś zmierzać do automatycznej gospodarki jeszcze szybciej niż kiedyś. I niestety tak to wygląda, że nie tutaj mówimy akurat o fintechu, ale wszystkie dziedziny gospodarki się automatyzują. I to jest niestety ten kierunek, w którym to zmierza. Blockchain umożliwia bezpieczny transfer wartości w praktycznie każdej dziedzinie. No i za każdym razem, jak myślę sobie, co będzie dalej, jak się będzie to rozwijać, to myślę, zawsze przychodzi mi na myśl tym, czym jest dzisiaj Bitcoin. Bitcoin dzisiaj, w 2016 roku, jest zdecentralizowaną, autonomiczną korporacją. Nie wiem, czy się zetknęliście już z tym terminem. To jest element systemu pojęciowego, który nazywa się Distributed Autonomous Organization. I to są organizacje, które się samonapędzają, w których człowiek w zasadzie wykupuje jedynie jednostki uczestnictwa, tak jak jest dokładnie w Bitcoinie, bądź też kontrybuuje na rzecz takiej organizacji bezpośrednio bądź niebezpośrednio, na przykład udostępniając moc obliczeniową swojego komputera albo nanosząc jakieś zmiany do algorytmu. No i za każdym razem, jak czytam o koncepcie DAO, no to właśnie Bitcoin jest tym. W związku z tym, jeżeli on już jest tym w 2016 roku, no to rozważając przyszłość rynków finansowych, no bardzo bym brała to jednak pod uwagę, że skoro na tym etapie jesteśmy tu, więc może to równie dobrze każdej części rynku finansowego zmierzać dokładnie w tym samym. Dodatkowo co jeszcze? 40% dzisiejszej Fortune 500 nie będzie i wyekspiruje w ciągu następnych 10 lat.
Jeżeli chodzi o rynek finansowy, to są to tryliony dolarów. Super okazja. W ogóle się nie dziwię tym wszystkim startupom, które tam unbundlują, czyli rozczłonkowują oferty zasiedziałych dostawców, bo jest o co walczyć. Tryliony sensorów, maszyny wszechmogące, wszechwiedzące. Sensory będą zbierać właśnie to, co mnie w IoT przeraża, to, że internet będzie o mnie wiedział wszystko. Już dzisiaj wie o nas wszystko prawie. Ale wie tyle, ile mu damy, natomiast w internecie automatycznym będzie wiedział nawet to, czego mu nie damy. To jest przerażające. No ale tak chce to wyglądać. Dodatkowo cała analityka big data plus sztuczna inteligencja, no to będzie mieć taki wpływ, że to, co dzisiaj wiemy, stanie wszystko do góry nogami i te modele biznesowe, które się przez wiele lat sprawdzały, przestaną. A jeszcze jak się weźmie pod uwagę na przykład i właśnie rynek ubezpieczeniowy albo finansowy, gdzie tam te systemy, mam na myśli podwaliny technologiczne, to są takie rzeczy super legacy, to są jakieś tam, nie wiem, rzeczy pisane w COBOL-u, w jakichś naprawdę starożytnych językach programowania i one się po prostu proszą, żeby przyszedł ktoś młody i napisał to od nowa, po prostu przepisał to na czysto w jakimś dzisiejszym języku. Znane są oferty pracy na rynku bankowym 50 tysięcy miesięcznie za programowanie w COBOL-u. Jak ktoś jest hobbystą, to na COBOL-u wciąż jeszcze można zrobić. A w ogóle się natknęłam w internecie, ponieważ te metodyki zwinne, one są niezbędne przy przepisywaniu organizacji na nowo, przy zarządzaniu zmianą. I ostatnio odkryłam, że są nawet fachowcy, którzy robią skramy COBOL-owe, więc można nawet i tak. W każdym razie jest to super okazja, tak? Jest to bardzo duża wartość rynku. Wraz z tymi uczącymi się algorytmami jeszcze wszystko przyspieszy. Trading algorytmiczny to jest rzecz już dziś, a tak jak mówię, RoboAdvisor, to jest trylionowy rynek w Stanach. W ogóle nie mam wątpliwości, że on się, jakby ten model zarabiania, czyli na eliminacji brokerów, to jest przyszłość i tak na pewno będzie. Będzie to wykorzystywane również do analizy sentymentów. No wyobraźmy sobie przeglądarkę Google dla dobrze skalibrowaną z porządnym algorytmem dla produktów finansowych, która zbiera na przykład o mnie informacje, co ja lubię, jak żyję, ile spożywam alkoholu, ile spożywam glutenu i innych i dopasowuje dla mnie usługę ubezpieczeniową specjalnie pod moje potrzeby i pod moje możliwości docięte. Więc to są takie możliwości, właśnie, które niesie analityka i sztuczna inteligencja, których dzisiaj nawet jeszcze sobie nie wyobrażamy. Dodatkowo analiza genomu przy zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym. No i jako, że jest piątek, ja bardzo chciałam, żeby ta prezentacja już nie była taka bardzo merytoryczna, tylko żeby była właśnie bardziej obrazkowa. Takim akcentem mam, że humans need not apply. Nie jest to być może zbyt optymistyczne, ale myślę, że należy tutaj przytoczyć słowa Marka Andreessena, który mówił, że te wszystkie powtarzalne czynności, które maszyny będą wykonywać za nas, sprawią, zwolnienie tych wszystkich mocy przerobowych sprawi, że będziemy mogli się zająć czymś bardziej kreatywnym. I ja myślę, że dobrą informacją jest ta, że kreatywność to będzie coś, co będzie w cenie przez najbliższych ileś lat, ponieważ komputery, jakoś tego nie widzę, żeby mogły być kreatywne. Więc zmierzamy do ekonomii cyfrowej, gdzie wszystko staje do góry nogami. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu. Właśnie, czy są pytania? Tak. Podczas jakiegoś tam kryzysu i bardzo niskie są stopy procentowe. Mm-hmm. Teraz to wygląda tak, czy sądzi pani, że choćby, że duża część ludzi, od których pochodzą te pieniądze, rozumie to, o czym tu dziś była mowa, a jeśli niekoniecznie, to czy jest jakieś ryzyko, że na tych dodatkowych usługach finansowych, które zostaną przez kogoś przejęte, mm-hmm. gdzie można zarobić chociaż 1/10 zwrotu,
zwrotu oczekiwanego z tej kapitalizacji, którą w międzyczasie w fintech wpakowano się. Ja myślę, że jeżeli, znaczy pierwsza część pytania to dostępność informacji i myślę, że ona wciąż jest ograniczona i dlatego takie inicjatywy jak choćby właśnie ta, w której mam wielką szansę tutaj dzisiaj okazję brać udział, one są potrzebne, trzeba ludziom mówić, że takie rzeczy są, że tak wygląda świat, natomiast my starsi ludzie, ja jestem starym człowiekiem, musimy się tego nauczyć, natomiast młodsze pokolenia się urodziły albo z konsolą w ręce już, albo w takim rozkroku, że trochę w analogu, trochę w digitalu, no i tam niekoniecznie trzeba te wszystkie rzeczy tłumaczyć, tak? Te pokolenie milenialsów i późniejsze, one oczekują pewnego standardu przejrzystości, tak? Internet właśnie jest przejrzysty i to jest czego starsze pokolenia nie rozumieją, że młodzi po prostu, dla nich jest to naturalne, tak, poszukiwanie informacji, oni w zasadzie oczekują, że będzie coś super, bo tak, jeżeli chodzi o cały design thinking, bo tutaj przepraszam, że trochę meandruję, ale zaraz dojdziemy do sedna. Ci, którzy wyznaczają standardy w design thinking, to mam na myśli tutaj Apple na przykład, przyzwyczaiła ludzi do pewnego standardu, tak, czyli jakby standardowym interfejsem dla nas są te kolorowe ikony i to ten model internetu, który jest oparty na inwigilacji. Młodsze pokolenia są do tego przyzwyczajone. One są inwigilowane, przez co oczekują bardzo spersonalizowanej oferty. Wszystko ma być spersonalizowane. W związku z tym, oczywiście informacja taka bardzo wyczerpująca, ona nie jest w tej chwili dostępna. Pewnie starsze pokolenia mają jej mniej niż te młodsze. Natomiast myślę, że nie mam jakiegoś bezpośredniej odpowiedzi na pana pytanie, jakie tam te marże będą, tak? Czy to będą grube marże, czy nie. Natomiast myślę, że pośrednią odpowiedzią na to pytanie jest ilość pieniędzy, która w Stanach w tej chwili jest wpompowywana w startupy fintechowe. Ale mówi pan o bańce w fintechu, czy bańce w ogóle na startupach przegrzanym? Ja myślę, że jeżeli chodzi o te przesadzone waluacje, to na pewno jest w tym sporo racji. Zresztą po której stronie by nie stanąć, to są zwolennicy, że tak i że nie, czy jesteśmy w bańce, czy nie jesteśmy. Ilu ekspertów tyle opinii. Ale myślę, że z jednej strony na pewno niektóre są choćby te wszystkie jednorożce, na pewno będą jakieś przeceny i na rynku finansowym też na pewno. To nie wyobrażam sobie, żeby akurat w fintechu miało to nie dotknąć. Natomiast to, co jest inne od poprzedniej bańki dotcomowej, która była w latach 2000, to, że jesteśmy teraz na trochę innym etapie migracji do tej automatycznej gospodarki. Tak? Polecam dla zainteresowanych, jest taki cykl O'Reilly, tej oficyny wydawniczej, która się nazywa What's the Future Economy, WTF. W naszym tak internetowym slangu What the Fuck Economy, tak? Czyli rozwinięcie tego jest profesjonalne, What's the Future Economy. I oni tam snują różnego rodzaju właśnie dywagacje na temat tego, gdzie dzisiaj jesteśmy. I to, czym się różni obecna sytuacja od tej sprzed 15 lat, to że jesteśmy jednak w innym miejscu na tej krzywej transformacyjnej. I te wyceny absolutnie szalone, one też mają właśnie związek z tym, bo na przykład są tacy jak Andreessen, który mówi, że to jeszcze nie koniec, tak? Że wyceny są szaleńcze, ale że to nie koniec, właśnie dlatego, że jesteśmy w etapie tej zmiany paradygmatu. To jest brzydkie, wyświechtane słowo, zmiana paradygmatu. Nic lepszego mi nie przychodzi do głowy, nie potrafię tego lepiej ująć, ale właśnie dlatego, że zmienia nam się tak jak 200 lat temu. Bo tutaj też przy tej okazji, kiedy mówię o tej automatyzacji, bo to jest nieuchronne i tego się nie da zatrzymać, tak jak w fintechu czy gdziekolwiek indziej,
Jaka płynie nauka z takich rozważań? No to też warto może o tym wspomnieć, że nie da się od tej automatyzacji uciec, ale można nią zarządzać, tak? Czyli na przykład będąc przygotowanym, że gdzieś tam w midtermie, w średniookresowo to się może wydarzyć nawet tutaj i pewnie się wydarzy szybciej niż później, jak to z technologią ostatnio jest, no warto być przygotowanym na to, co z tymi ludźmi zrobić, żeby do bardziej kreatywnych zadań ich delegować. A wracając do, czy będzie przecena, czy nie, na przecena będzie na pewno. Czy są marże? Moim zdaniem tak. Biorąc pod uwagę, ja jestem oczywiście dziewczyną z telko, więc ja nie pochodzę, nie wywodzę się z branży finansowej, ale telko dzisiaj jest w tym samym miejscu, gdzie jest Finda, gdzie są stare finanse. To w zasadzie bezpośrednią konkurencją banków gdzie są telekomy. To są stare branże, które przede wszystkim właśnie mają starą technologię pod spodem, są niechętne do zmian i mają taki banalny problem, przerost zatrudnienia. Tak? Absolutną nieprzejrzystość kosztów. Skąd się biorą te właśnie marże? No właśnie stąd się biorą, tak? To jest tak proste. Więc odpowiadając, no jest mnóstwo pieniędzy dla ten unbundling. To, co robi CB Insights świetnie z każdą branżą, to właśnie robią takie te kolorowe slajdy unbundling. I po prostu to jest ćwiczenie dla każdej korporacji. Weź swoją stronę internetową, tak jak homepage, swój własny www i pomyśl, w każdym z tych miejsc jaki startup ci zagraża. Typowe ćwiczenie, tak? Z definiowania strategii cyfrowej swojej w cyfrowej gospodarce. Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie. Dziękuję bardzo. Bo jak nie, to już weekend, bo już jest piątek. To znaczy chodzi o powrót brokera, czy ba... Ja myślę, że to tylko są, ograniczenia są tylko w naszej kreatywności. Ja myślę, że jak najbardziej tak. To jest właśnie kwestia tego, to są te sensory, był taki slajd o sensorach. No właśnie te sensory, tak? One będą, znaczy dzisiaj tych rozwiązań to jeszcze ich nie znamy. No choćby jest Amazonu ta usługa, jak ona się nazywa, taki ten guzik do proszku, do prania. Tak, że się przykleja guzik na pralkę i to jest hardware'owe urządzenie do zamawiania rzeczy, tylko tej jednej konkretnej rzeczy. Dlaczego tak nie miałoby być na przykład dla jakiejś usługi finansowej? Dlaczego nie? Jak najbardziej tak. Odpowiedź brzmi tak, tylko to jest właśnie kwestia tego, czy ktoś to w końcu wymyśli i do tego dopasuje model biznesowy, bo problem finansów jest dzisiaj taki, że one zarabiały na przenoszeniu tego ryzyka. Czy to jest lokata, tak, to jest przyszłe tam, wypłata za przyszłe, jakby utracone korzyści z obracania pieniędzmi, tak? Czy to jest kredyt jakiś hipoteczny, gdzie też jest, to są opłaty za ryzyko, a dzisiaj w ogóle internet jest wszystko za darmo. I to jest problem, który stoi przed finansami, żeby tak swoje modele biznesowe przebudować, że w tej w ogóle w ekonomii, w której jest wszystko za darmo, jeszcze gdzieś dla siebie kawałek tortu ukroić. To jest problem. No, nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast sensory jak najbardziej. Nie, no nie, za darmo nie. Mieliśmy dzisiaj kilka prezentacji też od strony banków, które mówią o swojej modyfikacji modelu biznesowego w kierunku czy też white labelingu, czy też zakupu tak naprawdę przeróżnych podmiotów z rynku podpięci pod swój brand. Mm-hmm. Ale w Polsce? Na świecie. No nie, ale to zupełnie chyba dwie prędkości, bo ja myślę, że ta, znaczy tak, automatyzacja,
Ja o tym rok temu też mówiłam tutaj na Digital University i powtarzam się, więc jest to coraz bliżej. Tego się nie da wyeliminować, bo tak jak 200 lat temu nam zautomatyzowaliśmy produkcję żywności, tak teraz sobie zautomatyzujemy kolejna rewolucja intelektualna, o tym też mam na Medium, można sobie poczytać, nie będę się rozwlekać. Ale myślę, że ta automatyzacja będzie szybsza niż nam się wydaje, bo biorąc pod uwagę tak jak się rozwija na przykład zmieniający się paradygmat tego transportu osobistego. Nie wiem, mnie się 2 lata temu wydawało, a ja jednak dosyć jestem na bieżąco z technologią, że te autonomiczne pojazdy to jest naprawdę pieśń odległej przyszłości. Naprawdę wierzyłam w to. I teraz słyszę, że Volvo tak w 2018 roku będzie w ogóle będzie samojeżdżące Volvo? What? Jak to się stało? Więc jeżeli chodzi o automatyzację, to myślę, że to będzie szybciej niż nam się dzisiaj wydaje. Myślę, że to będzie w sensie zawsze headquarters szybciej niż daleko wysunięte przyczółki i myślę, że u nas oczywiście będzie to z opóźnieniem, ale też należy być, znaczy właściwie to, że wcale nie chcę siać jakiegoś defetyzmu, czy to, że ja to mówię, to nie, że straszę kogoś, czy że nie wiem, snuję czarne scenariusze, no ale skoro już mogę wyjść i coś powiedzieć, no to warto, żeby to miało jakiś pozytywny skutek i może właśnie w korporacjach zacznie się myśleć o tym, a co jeśli, tak? A jeżeli to jest bliżej niż nam się wydaje, że jest, może należy się do tego w jakiś sposób koncepcyjnie przygotować i po prostu tym zarządzić. No, korporacje są i będą i to się nie zmieni, tak? Także korporacje nie przestaną istnieć, tylko się zmieni sposób, w jaki funkcjonują, no i po prostu im szybciej się zaczną do tego dostosowywać, tym lepiej dla nich i dla ludzi, którzy pracują. Zresztą teraz w ogóle jest kryzys pracy, nie wiem, ile tutaj z was siedzi w korpo wciąż. Dużo? Dużo. No ja sobie na przykład teraz mam propozycję z korporacji, jest mi ciężko podjąć taką decyzję, nie? Wrócić do korporacji, kiedy się w tej korporacji nie jest, ale ja myślę, że ja nie jestem jakaś odosobniona w tym. Po prostu ludzie nie chcą do tej korporacji, bo są bezduszne i nie czuję się, jak to się mówi, purpose of work, czyli że się czuję, że się robi rzeczy bezsensowne, tylko dlatego, że trzeba je zrobić. I dopóki korporacje nie zmienią tego, no to też będą ludzie zajmować się własnymi rzeczami i robić sobie startupy. No, zresztą ten Internet of Things pokazuje, że 50%, połowa, to mają być startupy. No więc ja myślę, że choćby z tego punktu widzenia korporacje powinny się bać. Bo na przykład jeżeli chodzi o telekomy, to telekomy przegapiły totalnie w ogóle przespały platformizację, one były najlepiej upozycjonowane do tego, żeby przejąć platformę mobilną. W sensie mam na myśli tą drugą falę. Oni sprzedawali handheldy, wtedy się to nazywało, tak? Wtedy, na przykład ja mam takie głębokie poczucie, że w telko u operatorów wciąż wierzy się, że się sprzedaje telefony, że się sprzedaje super telefony. Podczas gdy od dawna się sprzedaje komputery. I myślę, że jakby niezrozumienie własnej kategorii sprawia, że one totalnie przegapiły tą platformę mobilną. W ogóle są tylko głupią rurą, o czym oczywiście nie chcą słuchać w ogóle, nie? Dump pipe, no tak. Oni tego nie chcą i są wręcz, no są jakby obrażeni, że się sprowadza ich do poziomu głupiej rury. No hello, sami się sprowadzili, tak? Tym bardziej, że przecież było kilka spektakularnych przykładów. I mamy tutaj najpierw Motorola, która współdefiniowała w ogóle standard GSM i po prostu w epicki sposób przegrała wszystko. Później daleko nie szukać była Nokia kolejna, tak, która zrobiła dokładnie to samo. Więc to pokazuje, właściwie jak się patrzy na fintech, to ja patrzę na fintech przez pryzmat telko. Tak? Więc może skoro telko już popełnia te swoje własne błędy, nie będę tego komentować, to może niech przynajmniej fintech tego nie robi, wyciągnie naukę z tego, co tam u jej siostry słychać i po prostu podejmie mądrzejsze decyzje. Pytanie o obronie fintechu. Jeszcze. Raz. Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie ochrony danych. Mhm. Nie dam ci prostej odpowiedzi na to pytanie, nie wiem. Natomiast to jest coś, co dzisiaj tego nikt nie wie, tak? Bo z jednej strony pojawiają się takie koncepcje, że może nam jest potrzebny jakiś standard.
nie? No ale mieliśmy już standard Digital Rights Management i jak on działa. On jest antyinnowacyjny, on w zasadzie blokuje wszystko. Więc czy to jest dobry kierunek? Moim zdaniem nie. To są rzeczy, które się sprawdziły, że nie działają, tak? Czy działają wręcz w drugą stronę niż powinny działać, więc na razie dzisiaj nie mamy dobrej odpowiedzi. Na pewno, znaczy mnie w ogóle przeraża to, wizja przyszłego tego automatycznego internetu. Jest takie konto na Twitterze, to polecam, Internet of Shit, które właśnie tam dystrybuje, jak ktoś, jakiś zapaleniec, dystrybuje informacje właśnie o bezsensach związanych z tym Internet of Things. Internet of Things jako koncept jak najbardziej, natomiast to rozdrobnienie jest przerażające. No, na przykład dla mnie już jest przerażające posiadanie termostatu, który mnie śledzi, tak? I który śledzi również moich znajomych. To jak, to nie mogę się czuć bezpiecznie w swoim własnym. Dla mnie to jest poziom, który dla mnie już jest niekomfortowy. Dla mnie, tak? Ale ja jestem jakby, info security to jest jakby mój konik, więc ja trochę po prostu mam insightów to, więc zdaję sprawę, jakie zagrożenia z tego idą, ale ile jest ludzi, którzy w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego. Na przykład ja sobie czasem zastanawiam się, co będzie, jak któregoś dnia coś się zepsuje, tak? I nagle wszystkie nasze aktywności internetowe rejestrowane przez sensory staną się publiczne, bo ja sobie na przykład taki scenariusz wyobrażam, tak? I wtedy wszystko, co robimy, nagle stanie się publiczne. I to jest taki potencjał hakerski, że no to w zasadzie mózg staje w poprzek, tak? Więc coś będzie, na pewno będzie się musiało coś wydarzyć. Natomiast takie odgórne rozwiązania typu właśnie Digital Rights Management, moim zdaniem, w tej nowej wersji internetu, bo to już wspominałam, ten IPS i Ethereum, to są te implementacje permanentnego internetu, no bo ten internet dzisiaj, który znamy, to jest internet niepermanentny, bo ten protokół HTTP, on jest, ma to do siebie, że jest, no może na przykład serwer, jak się wyłączy serwer, to treść znika, tak, i nie ma. Więc są takie serwisy jak Web Archive, gdzie część sajtów jest, stron jest zapisywana i tam niektórzy są tacy, co na dyskietkę sobie zapisują, ja na przykład sobie zapisuję takie ważniejsze rzeczy, żeby jak mi wyłączył jakiś serwer, żebym nie została z ręką w nocniku, więc ja mam internet zapisany na dyskietce 3,5A, ale nie wszyscy to robią, więc myślę, że no tutaj jest spore pole właśnie dla tych dostawców, bo ten permanentny internet będzie czymś zupełnie innym, więc wydaje mi się, że jak przyjdzie ten nowy internet, tak, permanentny, no to wtedy się w ogóle zmieni, będzie wszystko inaczej. Ja bardzo, bardzo mi się podoba, nie pamiętam teraz, co to powiedział o Bitcoinie, że Bitcoin jest dzisiaj najbardziej znaną aplikacją na blockchain, no bo to jest prawda. I w ogóle to jest jeszcze taka ciekawa, mój trend to taki, że jak się patrzy na, wykres kursowy Bitcoina, to on się nie zachowuje prawie w ogóle jak waluta. To ja nie wiem, jak ktoś ma czas i ma chęć, to polecam. W zasadzie kurs Bitcoina się bardziej zachowuje jak papiery dłużne. Więc jak dla mnie on w długim okresie będzie jakimś rodzajem środka tezauryzacji, tak? Czyli przychodzi mi na, nie wiem, jakiś parytet w Bitcoinie, tak jak kiedyś był parytet w złocie, więc być może będzie to środek tezauryzacji, bo on się nie zachowuje jak waluta praktycznie w ogóle. No ale właśnie to któryś z tych krytyków Bitcoina, ponieważ on jest w ogóle bardzo, nie wiem, czy to już było mówione, Bitcoin jest bardzo nieekologiczny. To znaczy w porównaniu do tradycyjnego bankingu, czyli procesowania tej informacji o wartości czy tam jakiejś transakcji, to on wymaga jakichś strasznych ilości energii. Nie mam teraz tego w głowie, ale jest po prostu ileś tam razy bardziej energochłonny niż normalny, tradycyjny, stary banking. No i mówi, jeden z ekspertów mówi, że Bitcoin jest dla blockchaina tym, czym jest porno dla internetu. Że to nie tak miało być, no ale sorry, stało się, tak? Więc ja myślę, że te następne wersje internetu, internet właśnie permanentny, który będzie również, bo to, dlaczego się pojawiają te implementacje internetu permanentnego? Żeby lepiej zarządzać intellectual properties w internecie, bo IP w internecie jest niezarządzane kompletnie, po prostu w ogóle. Nie mamy kontroli nad generowanymi przez siebie jakimiś kawałkami kontentu, kontroli literalnie żadnej. Tak, nie można, artyści nie mogą z tego czerpać korzyści, bo jak coś pójdzie w internet, to w zasadzie nie, tracimy nad tym kontrolę. I to, co robi następna jakby wersja, tak, iteracja internetu, to przypisuje
hash, czyli ciąg znaków do każdego kawałka kontentu. I ja myślę, że jesteśmy już blisko tego, bo te implementacje, które są, to są oczywiście jakieś wczesne alfy i wiadomo, że to jakaś super wczesna wersja tego, co może być, ale jesteśmy, jakby wiosłujemy w tym kierunku i za chwilę może się okazać, że te dywagacje, które dzisiaj tam robimy, tak, na temat tego, jak ten paradygmat bezpieczeństwa ma wyglądać, to może się okazać, że w ogóle nie potrzeba o tym mówić, tak, bo w tej nowej wersji będzie wszystko inaczej. Taką mam tylko odpowiedź na dziś. Niekonkretną. Albo jakieś kontrze, bo też oczywiście, proszę Państwa, niekoniecznie musimy się zgadzać ze wszystkim, co w naszej prawicy może być kontrze, trzeba mieć to dobrą argumentację. Jeśli nie ma, to myślę, że można... Piąteczek. Tak, zapraszam do zadawania pytań, bo ja nie, nie zdałam slajdu, bo to tak z kontaktem chyba nie dałam. Bardzo dziękuję za... Jest. Dziękuję.